Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny, po raz szósty już w domowej diagnostyce, czyli dzisiaj powiemy sobie o tym, czego możemy dowiedzieć się na podstawie obserwacji naszej własnej kupy, czy jak to woli, na temat naszego stolca. Obserwacja stolca, czy w ogóle obecność stolca, jest jedną z najprostszych metod diagnostycznych, która dotyczy oceny stanu zdrowia całego, absolutnie całego naszego ciała. O ile obwód pasa, drodzy Państwo, czy pomiar wagi, czy wymagają specjalistycznych mniej lub bardziej urządzeń, tak? Bo obwód pasa wymaga chociażby posiadania paska czy ubrania innego niż elastyczny dres. Waga, żeby ją zmierzyć, no, konieczne jest posiadanie wagi. O tyle można powiedzieć, że robienie kupy czy stolec jest czynnością, która odbywa się całkowicie poza nami, nie mamy na to najmniejszego wpływu i dobrze, jeżeli tak jest, bo jeżeli tak nie jest, to byłoby, świadczyłoby o tym, że jesteśmy dość poważnie chorzy, o czym powiemy sobie w następnej części. Natomiast, drodzy Państwo, można powiedzieć, że sztuka czy podstawy wiedzy na temat tego, w jaki sposób obserwować własną kupę, bardzo wiele mogą nam pomóc i zaoszczędzić bardzo wielu problemów zdrowotnych, jeżeli pewne obserwacje zostaną poczynione we właściwym czasie czy o właściwej porze, zanim dana choroba zdąży się rozwinąć. Na temat kupy, prawda, możemy sobie użyć wielu nazw, tak? Czyli potocznie nazywamy ją kupą, ordynarnie lub brzydziej nazywamy ją gównem, czasami żartobliwie nazywamy ją dwójką, gdzie jedyneczką to jest pójście, zrobienie siusiu do toalety. Jest to część, którą nasz organizm wydala na zewnątrz i w jej skład wchodzą naturalne czy tam pozostałości niestrawione w wyniku procesu trawienia, które też mogą nam sporo powiedzieć o tym, co powinniśmy jeść, a czego nie jeść, tak? Oprócz oczywiście niestrawionych resztek znajdują się tam bakterie, wirusy, pasożyty, jaja pasożytów, czyli tak zwane przetrwalniki. Jeżeli w ogóle takie w naszym organizmie bytują, to jest to najprostsza metoda przekazania tego dalej, nabłonek jelit. Natomiast bezwzględnie, co możemy sobie powiedzieć, nasz kał czy nasz stolec jest materiałem zakaźnym i bardzo, bardzo poważną bronią biologiczną, gdyby chciała zostać użyta w niewłaściwym celu. Takim najprostszym przykładem, drodzy Państwo, używania właśnie kału jako broni biologicznej była wojna w Wietnamie w latach 60. 70. ubiegłego wieku, gdzie właśnie stosując, Wietnamczycy stosowali specjalnie posmarowane kałem szpilki, gdzie wejście żołnierza amerykańskiego nie tylko powodowało, że był on uszkodzony, a więc wyeliminowało to od razu trzech żołnierzy, bo dwóch musiało go nieść, a jeden był ranny. Oprócz tego dodatkowo następowało bardzo silne zainfekowanie organizmu bakteriami obecnymi czy wirusami obecnymi w kale i taki żołnierz dość długo nie mógł wrócić do pełnej sprawności. Więc generalnie w ogóle, kiedy mówimy o kupie, to jest to tak naprawdę temat, no może nie z pogranicza tabu, ale albo wywołuje, prawda, on ogólną wesołość. Kobiety w wielu przypadkach udają, że ich w ogóle chodzenie do toalety na tak zwaną dwójeczkę nie dotyczy, prawda? Natomiast czasami wywołuje wręcz niesmak i ludzie uważają, że na ten temat nie należy rozmawiać. Natomiast wręcz odwrotnie, może nie jest to dobry temat do dyskusji przy wigilijnym stole czy w ogóle przy jedzeniu, natomiast generalnie stolec, wiedza na temat stolca czy jego obserwacja jest jednym z najcenniejszych i najpewniejszych źródeł oceny stanu zdrowia naszego organizmu, jaką możemy dokonać samodzielnie, bez wizyty absolutnie u jakiegokolwiek lekarza, czy bez angażowania w to jakichkolwiek środków badawczych, czy jakichkolwiek badań obrazowych, prawda? W jaki sposób możemy takie informacje zaczerpnąć? No jest to bardzo proste, drodzy Państwo, bo już tak, ilość, czyli ile razy dziennie chodzimy do toalety na tak zwaną dwójkę, łatwość wypróżniania, czyli ile potrzebujemy siły, żeby wydalić z siebie resztki pokarmu właśnie jako stolec. Jaką konsystencję ma nasza kupa, tak? Jaką ma lepkość, zapach, kolor. To wszystko są niezwykle, drodzy Państwo, cenne informacje, którymi powinniśmy dysponować. Powstała bowiem specjalna skala BSFS, to jest Bristol Stool Form Scale, utworzona przez naukowców właśnie z Uniwersytetu w Bostonie. Byli to panowie Heaton i Lewis, którzy określili pasaż jelitowy. Pasaż, czyli można powiedzieć czas, w jakim pokarm jest przesuwany przez całe nasze jelita. I jeżeli mamy do czynienia z zbyt szybkim pasażem, czyli mówiąc krótko, to co spożyjemy zbyt szybko zostanie wydalone z naszego organizmu, mamy wtedy do czynienia z bulgotaniem i biegunkami.
jeżeli pasaż jest zbyt wolny, czyli jedzenie przesuwa się zbyt wolno po całych naszych jelitach, aż do momentu, kiedy zostanie wydalone w postaci kału, mamy do czynienia właśnie wtedy z zaparciami, zatwardzeniami, jeżeli kto woli, ociężałością, wzdęciami i tyciem. Tak więc, jeżeli przyjrzycie się Państwu temu slajdowi, który w tym momencie jest pokazany, są to właśnie typy stolca według skali BFSF i BSFS, przepraszam. I tak jak widzicie, prawidłowym stolcem według tej skali jest stolec typu 3 i 4, stolec 1 i 2 są to stolce nieprawidłowe, które świadczą, że w naszym organizmie doszło do zatwardzenia, czyli jedzenie przebywa najdłużej w jelitach, to jest właśnie stolec pokazany jako stolec jedyneczka, oznaczany numerem 1, natomiast 5, 6, 7 są również niewłaściwym typem stolca, ponieważ one wskazują nam na biegunkę i oczywiście najkrócej w naszym organizmie przebywa stolec typu 7, tak? Tak jak powiedzieliśmy, prawidłowy stolec to jest ten, który w skali bostońskiej to jest 3 i 4, przepraszam, bristolskiej, przepraszam, to jest w skali 3 i 4, prawda? Kiedy powinien nas w ogóle niepokoić, czy powinniśmy zwrócić na niego uwagę? Jeżeli jego konsystencja, prawda, wszystko pozostaje bez zmian, każdy podświadomie, mniej lub bardziej po iluś latach tą własną kupę, prawda, znaczy, rozpoznaje, tak? Nawet bez patrzenia na nią, tylko w inny sposób, tak? Posługując się papierem toaletowym wiemy mniej więcej, ile kawałków potrzebujemy zużyć do podtarcia tyłka. Natomiast jeżeli widzimy, że coś dzieje się nie tak, czyli na przykład ta kuba jest coraz bardziej lepka, tłusta, potrzebujemy coraz więcej papieru, może to świadczyć, drodzy Państwo, o problemach z szóstką. Powiemy sobie w następnej części o tym, że niewłaściwie trawimy tłuszcze i te tłuszcze przedostają się właśnie do kału i to jest właśnie coś, co powinno nas zacząć niepokoić. Drugą rzeczą, kiedy zmienia kolor, szczególnie kiedy zmienia kolor na czarny, smolisty, tak? Wtedy może to świadczyć o dwóch rzeczach. O jednej banalnej, obżarliśmy się jagodami kilka dni wcześniej na przykład i to jest efekt tego, że kupa jest czarna i nie należy się tym faktem absolutnie stresować. Lub kwestia numer dwa, bardzo poważna, kiedy mamy do czynienia z obecnością krwi w kale, czyli mówiąc kolokwialnie, nasze jelita są nieszczelne, to jest rzecz pierwsza. Mamy do czynienia z krwawieniem z górnej części układu pokarmowego, tak, czyli na przykład z żołądka czy dwunastnicy. Możemy mieć, drodzy Państwo, tutaj to wszystko połączone na przykład z wymiotami, kiedy wymiotujemy tak zwanymi fusami, prawda? To jest właśnie również elementy skrzepów krwi, te fusy tak zwane w wymiocinach. Lub, drodzy Państwo, mamy do czynienia z mechanicznym uszkodzeniem jelit gdzieś. Uderzyliśmy się, walnęliśmy, coś zabolało, więc tak jak zawsze mówimy, diagnostyka, rachunek sumienia, co dolega mi teraz, co spsociłem przez ostatni czas lub co mi dolegało, co stało się w najbliższym otoczeniu, ale jeżeli chodzi właśnie o uszkodzenie jelit, to mogło być nawet całkiem bardzo niepozorne uderzenie czy upadek, które spowodowało, że mamy problem. Tak jak powiedziałem, jeżeli mamy do czynienia ze zmianą koloru, tak, szczególnie na zielony, biały, połyskujący, świadczy o tym, że coś może nie tak dziać się z szóstką, że w niewłaściwy sposób zaczynamy trawić właśnie tłuszcz. Oczywiście może nas to niepokoić, kiedy stolec zawiera zbyt dużo niestrawionych elementów. Może to świadczyć o tym, że jemy albo zbyt dużo, albo jemy coś, czego nasz organizm nie potrafi przetrawić. Albo na przykład zmieniło się coś w naszym organizmie, tak? Czyli pewne enzymy czy mechanizmy trawienne, które dotychczas świetnie funkcjonowały, zostały w jakiś sposób spowolnione lub uszkodzone i ich nie ma. Lub, co jest bardzo ważne, to samo jedzenie, które nazywamy tym samym jedzeniem, nie jest już tym samym jedzeniem, bo producenci zmienili typ mąki, sposób wytwarzania, dodali jakiegoś powiedzmy konserwanta, który spowodował, że to jedzenie wyłączyło możliwość trawienia według mechanizmów, które przez ileś lat nasz organizm sobie opanował. Tak? Kiedy powinniśmy również zwrócić uwagę w przypadku, kiedy stolec jest pozornie prawidłowy, czyli właśnie ten 3-4 według skali Bristol. To jest, drodzy Państwo, kiedy zmienia się zapach. Każdy możemy sobie mówić to nie lub nie. Zapach swojego stolca rozpoznaje, najczęściej nie sprawia mu większych problemów, oswoił się z nim podobnie jak z zapachem głównie swoich dzieci, ale także domowników. Natomiast kiedy wyczuwamy w zapachu, że coś jest innego, no to wtedy, drodzy Państwo, najczęściej może być to sygnałem, że coś dzieje się nie tak, bo wszystkie te zmiany, czyli koloru, konsystencji czy zapachu, mogą świadczyć, że dzieje się coś złego z naszymi jelitami.
A jest to, drodzy Państwo, szczególnie bardzo niebezpieczne, tak? Dlaczego? Bo pamiętajmy o tym, że jelita, drodzy Państwo, to jakbyśmy na to nie patrzyli, to jest 80% odporności organizmu, a według bardzo, bardzo wielu naukowców są nazywane nie bez powodu drugim mózgiem, co zresztą wielokrotnie na ten temat mówiliśmy. Zresztą temat jelit, drodzy Państwo, to jest w tej chwili chyba najbardziej powszechnie wałkowany temat właśnie w tego typu wykładach dotyczących stanu zdrowia na internecie, bo gdzieś ktoś to podsumował, że chyba 600 dziennie, czy tam nawet co godzinę odbywa się tego typu wystąpień, więc nie będziemy tego zbyt drążyć, tylko dla formalności, tak? Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli mamy do czynienia z jakąś anomalią w naszym stolcu i ona przez dłuższy okres czasu nawet jej nie zauważymy, tak, to ona albo ustąpi i mieliśmy przysłowiowego farta, albo rozwinie się i stolec prawdopodobnie zmieni swoją konsystencję. Więc nie będzie to już trójka i czwórka, na którą nie zwracamy uwagi, tylko będzie to typ 1-2, kiedy mamy do czynienia z zatwardzeniem, lub 5-6-7, kiedy mamy do czynienia z biegunką, drodzy Państwo, tak? I co się wtedy dzieje, tak? Bez względu na to, w którą stronę to pójdzie, świadczy to o tym, że nasze jelita nie pracują prawidłowo, a powtórzę jeszcze raz, 80% odporności, drugi mózg, więc o nasze jelitka musimy sobie dbać. Drodzy rodzice, też informacja tutaj szczególnie istotna dla Was. Pamiętajmy o tym, że o ile nad małym dzieckiem możemy sobie pełnić pieczę, o tyle bardziej, powiedzmy, już duże to dziecko, no już niechętnie dzieli się z nami tak intymną kwestią, jak po co chodzi do toalety, ile razy chodzi do toalety, zresztą my tego nie widzimy, ono jest w szkole, my jesteśmy w pracy, ono ma zdalną naukę, my jesteśmy w pracy, tak, więc tego nie widzimy, natomiast jest to szczególnie ważne, żeby obserwować. Dzieci mogą niechętnie mówić na temat swoich intymnych odczuć, na temat zmiany, czy jest to właśnie biegunka, czy zatwardzenie, tak? Natomiast szczególnie wobec nastolatek, które próbują się odchudzać, wywołują wymioty, prawda? Czy mamy do czynienia z anoreksją, wtedy te zaburzenia stolca mogą być bardzo, bardzo istotnym wskaźnikiem, co możemy nawet patrzeć po ilości znikającego w łazience papieru toaletowego, jeżeli nie chcemy być zbyt wścibscy, tak? Zdrowy człowiek załatwia się, drodzy Państwo, 1 do 2 razy dziennie i stolcem typu 3 i 4. Oczywiście nie jest to reguła, drodzy Państwo, bo znam minimum jedną osobę, tak, która będąc zawodnikiem sportowym naprawdę klasy ogólnopolskiej, kilkakrotnie mistrzem Polski w sportach siłowych, miał taką przemianę materii, teraz już nie ma, tak, jako nastolatek, dwudziestoparolatek, że dziennie zużywał rolkę papieru i chodził do toalety 5-6 razy i nie było to żadnym problemem, to trwało przez lata, zanim jego metabolizm się zmienił i spowolnił. Tak, no ale jeżeli założymy, że jednak zdrowy, katalogowy Kowalski chodzi dwa razy do toalety, 1-2 razy, załatwia się stolcem 2 i 3, tak, no to, drodzy Państwo, jeżeli mamy do czynienia z faktem, że stolec nie pojawia się przez 2-3 dni, wtedy zaczynamy się niepokoić, bo mówimy o zatwardzeniu. Zatwardzenie, czyli według skali Bristol, to jest typ stolca 1 lub 2 i w tym momencie mówimy o tym, że mamy do czynienia z zatwardzeniem, czyli tym, że nie wypróżniamy się regularnie. Oczywiście przyczyny tego mogą być całkowicie błahe. Wypiliśmy zbyt mało wody i w tym momencie nasz organizm jest odwodniony, co skutkuje nie mniej, nie więcej tylko tym, że ilość tego, że ten stolec nie będzie oddawany regularnie, już na pewno nie dwa razy dziennie. Może to być bardzo śmieszny z naszego punktu widzenia stres, na przykład strach przed kartkówką w szkole, tak? Z punktu widzenia dorosłych, gdzie dziecko dostanie trójkę, piątkę czy szóstkę, no powiedzmy znaczenie ma średnie, ale na przykład z punktu widzenia dziecka jest to faktycznie poważna sprawa i ono się w tym momencie boi i to może również spowodować zmiany w stolcu w dwie strony. Oczywiście przysłowiową sraczkę ze strachu, jak również przysłowiowe zatwardzenie, tak? Różne są objawy. Ale może być też, drodzy Państwo, zatwardzenie może być objawem bardzo, bardzo ciężkich problemów zdrowotnych, na przykład rak jelita grubego, zespół jelita nadwrażliwego, stany zapalne jelit, uszkodzenie trzustki, uszkodzenie w ogóle mechaniczne jelit, więc w żadnym wypadku nie należy tego lekceważyć, zwłaszcza jeżeli sytuacja trwa dłużej niż powiedzmy kilka dni i nie jest efektem, że tak jak mówimy, skoku typu wigilia, święta, brak wody, upał, bo jeżeli ta anomalia to jest tam 2-3 dni, to przeżyjemy, tak? Natomiast po kolei, drodzy Państwo, co jest przyczyną i dlaczego w naszym organizmie powstają zaparcia? Najbardziej prostym, dzisiaj praktycznie przynajmniej w kulturze zachodu nieistniejącym, to jest niedożywienie.
Więc może nawet nie mówmy tu o zaparciach, bo po prostu treści pokarmowej jest tak mało, że organizm nie pozwala sobie na produkcję jakichkolwiek odpadów czy jakichkolwiek pozostałości, które mogą niestrawione być wydalone z naszego organizmu. Jest to na przykład, jeżeli przyjrzycie się Państwo opowieściom ludzi, którzy spędzali swoje życie w Oświęcimiu czy na Syberii, tam są wprost przekazy, że ludzie nie załatwiali się przez kilka tygodni czy nawet miesięcy, bo organizm po prostu jako dobry gospodarz nie pozwalał sobie absolutnie na odrzucenie jakichkolwiek resztek. Oczywiście przyczyną może być, drodzy Państwo, odwodnienie, tak? Może być też, drodzy Państwo, przyczyną niewłaściwa dieta, o czym często mówimy, czyli spożywanie zbyt dużej ilości przetworzonej żywności. Co to znaczy przetworzonej żywności? To znaczy takiej, gdzie mamy bardzo niewielką ilość błonnika. Przetworzoną żywnością jest wypicie soku z pomarańcza, nawet świeżo wyciśniętego, a nie zjedzenie całego pomarańcza. Przetworzoną żywnością jest na przykład jadanie mąki białej 500 super przemielonej, zamiast na przykład takiej mąki razowej, gdzie jednak te pozostałości łupin czy pozostałości błonnika zmuszają nasze jelita do prawidłowej pracy. Bo na pewno, jak zawsze, winę tutaj ponosi cukier, w tym przypadku szczególną, ponieważ powoduje, jak każdy cukier, drodzy Państwo wiecie, jest to świetny lepik, on świetnie skleja, powoduje sklejanie treści pokarmowej, przez co ta konsystencja stolca jest bardzo zbita. Przy szczególnie braku wody może to spowodować, że mamy do czynienia w organizmie ze sklejaniem właśnie stolca, wzrostem jego lepkości i słabszym przesuwaniem się przez całe nasze jelitka, prawda? Monotonią żywieniową. To jest też bardzo istotna rzecz, ponieważ kiedy na przykład jemy dość przyzwoicie, ale cały czas tak samo, tak? Tą samą ilość, nawet na lekkim niedowagu, to również może to spowodować, że organizm się przyzwyczai i w tym momencie zacznie spowalniać metabolizm. Dlatego bardzo zdrowo jest raz na jakiś czas zwiększyć zapotrzebowanie kaloryczne przez tydzień, dwa, zmusić organizm do wytężonej pracy, następnie na przykład zrezygnować, wprowadzenie na przykład szczególnie w okresie zimowym możemy sobie pozwolić na zwiększenie konsumpcji kalorii spożywanych w okresie wakacyjnym, kiedy jest ciepło, możemy sobie zmniejszyć, tak, bo wtedy organizm nie wymaga od nas tak wiele energii. Zawsze to, powiedzmy, niedożywienie kaloryczne czy spożycie mniejszej ilości kalorii jest dla nas zdrowe, czy wręcz nawet stosowanie głodówek. I także wprowadzenie, jakby to powiedzieć, sezonowego odżywiania, tak? Czyli inaczej w lato, inaczej w zimę, inaczej na jesieni, inaczej na wiosnę. Wtedy te nasze jelita nie popadną w stagnację, w monotonię, będą jak najbardziej, będziemy je zmuszali, prawda, do myślenia czy do prawidłowej pracy. Bardzo często, drodzy Państwo, zatwardzenie towarzyszy osobom otyłym. Jest to o tyle ważne, że osoba otyła może czasem nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest otyła. To nie jest osoba, która jest cała oblana tłuszczem. Otyłość to jest otyłość brzuszna, wtedy kiedy mamy do czynienia z tłuszczem zgromadzonym wewnątrz organów wewnętrznych i to jest czasami, drodzy Państwo, około 700 g tłuszczu w wątrobie, 500-600 g tłuszczu w okolicach trzustki. Wystarczy tak naprawdę i kilka centymetrów w pasie, czyli tak zwana grucha u mężczyzn. Wystarczy, drodzy Państwo, żeby taka osoba teoretycznie, która nie przytyła na wadze, miała problem z tym, że jest otyła i nie zdaje sobie z tego sprawy, co może być przyczyną właśnie zatwardzeń. Czego jeszcze? Na pewno zatwardzenia mogą być przyczyną niskiej aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia. Ludzki organizm absolutnie nie jest przystosowany do tego, żeby siedzieć. Ludzki organizm jest stworzony do tego, żeby przebywać w ruchu, w wyniku wykonywanych ruchów, prac, przysiadów, skłonów następuje automatyczna, mechaniczna poprawa perystatyki jelit, czyli pasaż jelit jest poprawiany, to jedzenie przesuwa się zdecydowanie szybciej. Może być również objawem zatwardzenie, drodzy Państwo, spadkiem jakości naszego ciała. Czyli tak jak mówimy, osłabły mięśnie brzucha, wydeło nam brzdyl, nastąpiło rozluźnienie, prawda, w okolicy jelit. To skutkuje nie tylko wcześniej czy później uszkodzeniem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, ale tak jakby powiedzieć, wywieraniem mniejszego nacisku na jelita, które z automatu zaczną pracować wolniej lub fizycznie spadkiem elastyczności jelit związanego ze spadkiem ilości kolagenu czy krzemu w organizmie, który jest, jakby powiedzieć, niezbędny do produkcji kolagenu. I w tym momencie spada elastyczność, spada perystatyka jelit. Nie są one już tak, powiedzmy, zdolne do tego, żeby pięknie przesuwać nam tą treść jelitową w kierunku wydalania. Tak? Na pewno przyczyną zatwardzeń, drodzy Państwo, mogą być tak zwane
środki przeczyszczające. Wtedy, kiedy na przykład to jest dzisiaj modne, jeżeli obserwujemy reklamy, jedz co chcesz, tort smażony i co sobie tylko życzysz, nie zwracaj uwagi, dlaczego twój organizm reaguje wzdęciem czy niestrawnością, nie ma to znaczenia, wypij herbatkę przeczyszczającą, wszystko będzie pięknie. Nic bardziej niewłaściwego, drodzy Państwo. Herbatki przeczyszczające pite zbyt często nie tylko, można powiedzieć, maskują prawdziwą przyczynę tego, dlaczego nasz organizm ma zatwardzenia, a zapewne i mnóstwo innych objawów, nie tylko zatwardzenia, prawda? Ale jednocześnie rozleniwiają jelita, kiedy odstawimy tą herbatkę po długim stosowaniu, z automatu może dojść do zatwardzeń. Oczywiście środki przeciwbólowe, o czym wspominałem już również powodują spadek elastyczności jelit, a szczególnie oczywiście, jeżeli mamy do czynienia, czyli perystatyki, a szczególnie, drodzy Państwo, jeżeli mamy do czynienia ze środkami bardzo silnymi, typu morfina czy opiaty, bo wtedy następuje wiotczenie mięśni, także tych, z których wykonane są jelita, tak? Na pewno przyczyną zaburzeń jelitowych są niedobory magnezu i potasu, tak? Jeżeli mamy niedobory elektrolitowe, również może być to przyczyną zatwardzenia. No oczywiście ci z Państwa, którzy nagle przeskoczą w drugą stronę, tak, i na przykład wypiją dużą ilość magnezu czy potasu, może się to skończyć natychmiastową biegunką, tak, co się również zdarza. Tak jak wspomniałem na początku, zatwardzenie może być także przyczyną stresu. I nie musi być to stres dziecięcy, prawda, bo na przykład chociaż znane są przypadki, znam osobiście osobę, która wyjazd z domu na wczasy jako dziecka, czy na kolonie, czy na obóz powodowała, że 14 dni nie chodziła do toalety, ponieważ krępowała się i jak to mawiała, dobry gospodarz przywoził do domu, więc przez 14 dni potrafiło dziecko nie być w toalecie. To jest szczególnie ważne, jeżeli mamy dzieci w internacie, czy wysyłamy na kolonii, żeby na takie rzeczy uczulić, prawda, bo tak jak mówię, nie jest to na pewno miłe, a już na pewno nie jest zdrowe, jeżeli dziecko ma, krępuje się lub z jakichś przyczyn do toalety nie chadza, czym się również też wypadałoby zainteresować, dlaczego tak jest. Na przykład może w szkole jest gnębione, tak, i nie może iść. To samo, drodzy Państwo, dotyczy również stresów świata dorosłych, tak, również stres pracy, utraty pracy, kredytu, niepewności i tak dalej, może powodować, że zapłacimy za to zatwardzeniem. I tak naprawdę to zatwardzenie może być pierwszym objawem, którego nie powinniśmy ignorować, bo kolejnym mogą być na przykład bóle w klatce piersiowej, a następnym może być problem z wieńcówką lub pójście wprost do piachu, jeżeli będziemy to ignorować, tak? Mogą być, drodzy Państwo, to dość poważne zaburzenia neurogenne, tak? Czyli po prostu zaburzenia układu nerwowego i na przykład w tej części, która odpowiada za sterowanie procesem w ogóle pasażu w jelitach czy wydalania kału, tak, z organizmu, co również się zdarza, tak? Oczywiście bardzo często zatwardzenia towarzyszą kobietom w ciąży i to jest szczególnie kłopotliwe, bo tutaj ze względu na dziecko na przykład nie możemy stosować środków przeczyszczających czy uprawiać sportu, dbać o mięśnie brzucha w sposób taki, gdzie możemy zwiększać nacisk właśnie na jamę brzuszną, bo możemy w ten sposób zagrozić dziecku, tak? Także mówię. Bardzo istotną rzeczą jest to, że zatwardzenia, a więc przejście tego stolca w kierunku 1 i 2 tej skali Bristol, mamy do czynienia, drodzy Państwo, z zaburzeniem flory jelitowej. Tak jak mówię, zaburzenie flory jelitowej, czyli namnożenie się flory patogennej lub w ogóle zubożenie ilości flory jelitowej, jest bardzo niebezpiecznym sygnałem, bo jest to najczęściej początek do stadia czy olbrzymiej ilości chorób, które mogą nam towarzyszyć. Wszystko zaczyna się i kończy się w jelitach, drodzy Państwo. Proszę o tym pamiętać, to nie są czcze słowa i naprawdę zwracajmy na to uwagę, tak? Warto też zwrócić uwagę, że skrajne zatwardzenia, czyli wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie wydalić z siebie kału przez kilka dni, mogą doprowadzić do powstania tak zwanych kamieni kałowych, czyli kiedy to? Co to są kamienie kałowe? Jest to bardzo zbita masa stolca, która nie może wydostać się z organizmu. Tak jak mówię, z wielu przyczyn, bo jelita tego nie są w stanie przesunąć. Co więcej, jest to na tyle twarde i zbite, że może powodować ból brzucha, wzdęcia, może również powodować poczucie pełności, ale także podczas przesuwania fizyczne uszkadzanie nabłonka jelitowego. Pojawia się w każdej grupie wiekowej obecnie, u kobiet, u mężczyzn. Oczywiście im osoby są starsze, tym tak naprawdę większa szansa na pojawienie się kamieni kałowych. Kamienie kałowe mogą być zarówno przyczyną choroby, jak i objawem występującej choroby, tak? Ponieważ przyczyną, bo tak jak mówię,
przesuwając się w sposób mechaniczny, niszczą nabłonek jelit, co wywołuje stany zapalne, krwawienie jelit, uchyłki jelit, hemoroidy, a podczas wydalania może dojść, tak mówię, uszkodzenia jelit, stworzenia uchyłku, skaleczenia odbytu, uszkodzenia hemoroidów, także towarzyszy temu krwawienie. To jest szczególnie, można powiedzieć, no nieprzyjemne z wielu przyczyn, prawda, bo nawet naruszenie wtedy przez w okolicy, mówię, odbytu skóry, no to już także zwiększa ryzyko infekcji czy przedostania się tych czy innych bakterii do układu krwionośnego, tak, co też jest tak naprawdę pewnym zagrożeniem zdrowia naszego organizmu, tak. Tak jak mówię, no najczęściej jednak kamienie kałowe to dotyczą ludzi albo bardzo schorowanych, takich, którzy z zatwardzeniami mają już, powiedzmy, pełne doświadczenie i bagaż doświadczeń, tak, no i takich, gdzie ten metabolizm i perystatyka ustała. Warto podkreślić, że i zatwardzenia, i kamienie kałowe, można powiedzieć, dotyczą 25% ludzi cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego. Żeby było dla równowagi, drugie 25% ma biegunkę, a co więcej, biegunki i zatwardzenia u takich osób czy kamienie kałowe mogą występować naprzemiennie, więc również nie należy tego absolutnie ignorować. Więc jeżeli kamieniom kałowym, zatwardzeniom, często mieszanym z biegunkami, tak, towarzyszą bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, czy depresja, zawieszenie się, może być to, drodzy Państwo, właśnie objawem zespołem jelita nadwrażliwego, tak? Może być też, drodzy Państwo, zatwardzenie czy obecność kamieni kałowych wskaźnikiem czy markerem tego, że mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, czyli właśnie tymi zaburzeniami hormonalnymi. Tak jak wspomniałem na początku, możemy mieć do czynienia z uszkodzeniem mechanicznym jelit, więc nawet czasami niepozorne uderzenie w brzuch może temu skutkować. Szczególnie też zwracamy uwagę na dzieci, tu ktoś kopnął, tam przesunął, tu uderzył, tu upadło, na to również zwracamy uwagę, tak? Może być też, drodzy Państwo, efektem niestety bardzo ciężkich chorób, takich jak choroby nowotworowe, tak? Czyli osłabiona perystatyka, do tego jeszcze osłabiona obecnością morfiny, którą podajemy najczęściej osobom chorym, tak? Brak drożności, czy wręcz guz nowotworowy, który całkowicie blokuje jelita, tak? A w pewnym momencie może to doprowadzić nawet do perforacji jelit, czyli pęknięcia i wyjścia tej treści kałowej do jamy brzusznej i wtedy to już jest, jak to się mówi, po ptokach. Oczywiście, tak jak mówimy, przeciwieństwem zatwardzeń jest, czyli tej 1-2 w skali Bristol, mamy do czynienia z 5-6-7 w tej skali, czyli mamy do czynienia z biegunką. O tym powiemy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ chciałbym, żebyśmy to sobie podzielili, żebym nie zanudzał Państwa zbyt dużą ilością materiału, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, serdecznie dziękuję za spędzony tutaj w tym odcinku czas. Mam nadzieję, że część może niekoniecznie przyjemna, natomiast tak jak mówię, jest elementem naszego życia, należy na nią zwrócić bezwzględnie uwagę i uważam, że bezwzględnie należy, że tak powiem, znać przynajmniej 100 lat swój, jak również swoich dzieci, bo jest on, tak jak powtarzam, bardzo, bardzo cennym wskaźnikiem informacji. Więc jeżeli na przykład dochodzi do sytuacji, tak jak mówię, że mamy do czynienia z bólem brzucha, mamy do czynienia z kolką, zadajemy sobie pytanie, kiedy ostatni raz byliśmy w toalecie, na przykład jeżeli to nie było kilka dni, więc wiemy, że mamy do czynienia z zatwardzeniem, wtedy zastanawiamy się, co nam mogło być. A może uderzyłem się w brzuch, uderzyłam, a może mam problemy z tarczycą, tak? A może na przykład dodatkowo wypiłem zbyt mało wody, a może na przykład zmieniłem jedzenie, może pojadłem zbyt dużo cukru i właśnie tego typu rzeczy mogą skutkować tym, że mamy do czynienia z zatwardzeniem i oby to było tylko to, a nie na przykład zespół jelita nadwrażliwego czy jeszcze straszniejsze choroby, które mogą nam towarzyszyć. Dziękuję, drodzy Państwo, za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie poświęcony, no, również części dotyczącej stolca, tylko tym razem zajmiemy się biegunką. Dziękuję, do zobaczenia. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.
osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.